my przelejemy krew i prawie. Wydasz pan. Jedź, Płotka! Jedziemy! Zwolnij, Płotka. Dalej! Co znowu? Jeżdżę! Ale już! Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Słuchaj no. Za tobą! No jak myślisz, że się nabiorę na... Oż kurwa! Broń, broń łapcie! Potwory idą! Moja dupa należy teraz do mnie! Dziękuję. Gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak nic. Kręcisz się jak gówno w przerębie. Chodź do bójka! Chodź do bójka!
Warto się tu rozejrzeć. Wolni płotka. Jedź płotka. No dalej, nie wstydź się. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. A, ho! Ejże!
Zanosi się na deszcz. Gdzie? Gdzie? Miecze pierwszego sortu! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Thank you.
Bywaj. Gdzie? O, tylko u mnie promocja, jeden za... Czym mogę służyć? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Lubię deszcz. Łobuzy po domach siedzą. Patrzcie! Ciebie mówię, mutar ci nie chlupie. Nie zatrzymywać się. Wieczny ogień nas prowadzi. A ja im więcej piec, tym bardziej stoczę. Dziewki, kręć, jak żyć, wiedźminie! Dlaczego żeś chciał obiad? A może ty chcesz stanąć przed naszemu czempionowi? Myślę, nie widzisz? Myślę, nie widzisz? Nazywam się Geralt. Pat Gruber, jestem bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Powiesz mi coś więcej o tych walkach? W Nowigradzie, na wyspach Skellige i na ziemiach Velen organizowane są pojedynki. Każde miejsce ma swojego mistrza. Jednak aby zmierzyć się z mistrzem, trzeba najpierw pokonać innych przeciwników. Ten, kto pokona czempionów Nowigradu, Skellige i Velen, otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Mistrzów. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! Nie urządzaj. Co? Przeszła ci ochota? Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalda O'Neilla. Brawa dla Geralta! To była piękna walka! Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Cóż, jeśli masz ochotę walczyć dalej, to musisz się zmierzyć z kapitanem straży. Jak tam idą interesy? Krytko, jak ci ktoś dzisiaj liże dupę, jutro ją ugryzie. Dalej, Płotka, dalej! A! A! O, czarownik!
Praca to siedlisko za... Żeby mu stać. Ludzie, poratujcie. Chory jestem, nabity. Do Kroćset. Będę miał na ciebie baczenie, Białowocy. Czego tu szukasz, sadysto? Plugawy ma wygląd i... Jestem Geralt. Nieważne jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz, ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Kto zorganizował te walki? Tutaj, na Skellige i w Velen. Turnieje odbywają się od dawna. Każdy z tych regionów ma swojego mistrza. Mistrzem Nowigradu jest krawiec. Będziesz mógł z nim walczyć, jeśli pokonasz Mortimera. Zaczynajmy, jestem gotowy. Walka! Oddział za mną! No, ile mam czekać? Geralt z Rivii zdetronizował kapitana Mortimera! Oto twoja nagroda, mistrzu! Teraz możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Durdenem. Krawiec mieszka na Zamurzu i tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Jeden jest do trupojada. Plugawy ma wygląd drugi i trupiejadem psuchnie, jednakowoż bardziej na ścierba jest łaska. Zabić jednego czy drugiego... Trudności. Będę się coś litował. Dziękujemy wytrudnie. Straże! Straże! Ten lata jak kot z pęcherze. Naprzód! Pęchaj się! Podejrzanie wyglądasz przy mnie. Masz ochotę na... No! Wiesz, kogo wina? Czarowników. Teraz to nawet do Cyrulika strach. A nuż go oczna. Może też cię straż do miasta ta wpuściła. Jego powinniście spalić! To on! Tempo! Tempo! Wyście
A to pech. Niebo płacze. Ten przybłęda chce walczyć z krawcem Durdenem. Zaraz dowiemy się, czy krab... Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że Velen pokonał samego sierżanta! Czy każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. Przyszedłem tu walczyć z krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivii przeciwko krawcowi! Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Z nami zostaniesz. Bezpiecznie, jak jest. Durden nie jest już mistrzem. Od tej chwili tytuł należy do przybłędy. Jeśli masz chęć obić ryja jeszcze komuś, to w Velenina Skellige znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Ostry z ciebie jegomość, ale uczciwie ci to. Śmierdzi spalonym mięsem. Czemu nie palą tych stosów poza murami? Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem ludzi. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziedziczy. Na miejscu okazało się, że Druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać.